Na miesiąc przed wyborami samorządowymi kampanię rozpoczynają kolejni kandydaci na prezydenta. Jednym z miast, gdzie mieszkańcy będą mieli największy wybór, jest Bielsko-Biała. Swój start w wyborach ogłosiło tam już 6 osób. O tym, kto chce rządzić największym miastem na południu województwa śląskiego, Paweł Jędrusik. Dość kłótni i do przodu. Z takim znanym już hasłem w wyborach samorządowych w Bielsku-Białej idzie trzecia droga. W piątek przed bielskim urzędem zaprezentowała swoich kandydatów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Śląskiego, a także kandydata na prezydenta, którym jest Szymon Twardak. Jakimi pomysłami chce przekonać wyborców? Tak naprawdę wiele jest ważnych i wiele jest trudnych. Najtrudniejszy to na pewno będzie ten związany z budową parkingów wielopoziomowych na bielskich osiedlach. To niezwykle pomoże mieszkańcom, a taki najbliższy mojemu sercu to jest przeznaczenie 50 000 zł z wypłaty z czasu trwania całej kadencji na organizacje pozarządowe. Jego kandydaturę popiera Polska 2050. Dlatego, że to jest kandydat, który reprezentuje istotę naszego DNA, czyli działalność społeczną, czyli troskę o całe środowisko, które nas otacza. Jest z nami od początku, wielokrotnie dał się poznać jako zaangażowany społecznik, który działa wtedy, kiedy trzeba. Dziś Twardak zapowiedział, że jeśli wygra wybory, to wiceprezydentami zostaną kobiety, jego kontrkandydatki w wyborach. Te są dwie, Magdalena Madzia z Komitetu Dobre Miasto i Małgorzata Zaremska ze Stowarzyszenia Niezależni BB. Kampania tej drugiej opiera się na 5 kluczach. Ten pierwszy klucz dotyczy rozmowy, czyli kluczem do zarządzania miasta jest rozmowa. Oczywiście jest to obszar, który jest o wiele bardziej skomplikowany i wieloetapowy, wielowarstwowy, obszerny. Dotyczy zarówno kwestii dialogu z mieszkańcami, słuchania ich głosu, jak również realizacji ich potrzeb. Druga kobieta, która chce zostać prezydentem Bielska, znana jest m.in. z protestów przeciwko budowie w mieście spalarni odpadów. Ona też ma kilka kluczowych dla siebie postulatów. To przede wszystkim mieszkania, odpady, czyli ta polityka w ostatnich latach bardzo głośna dla mieszkańców, kwestia spalarni, ale też to, co należy z tym zrobić w przyszłości. To również ochrona zieleni, betonoza i kwestie związane z wycinkami, również bardzo kontrowersyjne. To także demokracja miejska, o którą od bardzo wielu lat mieszkańcy proszą o partycypację taką skuteczną i rzetelną. Swojego kandydata ma też Prawo i Sprawiedliwość. To Konrad Łoś, który obecnie jest radnym. Chciałbym, żeby Bielsko-Biała było miastem przyjaznym i komfortowym dla mieszkańców. Chciałbym, żeby do Bielska-Białej przyjeżdżali mieszkańcy z innych stron Polski. Chcieli tutaj mieszkać, żyć, osiedlać się, zakładać rodzinę. No ale żeby to mogło nastąpić, trzeba tutaj wykorzystać atuty naszego miasta. Swój start w wyborach potwierdził również urzędujący prezydent Jarosław Klimaszewski. O głosy powalczy również Bronisław Foltyn, poseł Konfederacji.